Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, witam serdecznie na portalu Strategy and Future, rozmowy z cyklu Konspiracja Wyobraźni, ze mną Marek Budzisz. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dla porządku powiem, że nagrywamy w środę 7 grudnia 2022 roku, wciąż jeszcze w godzinach porannych. Bardzo dużo różnych słów pada w przestrzeni międzynarodowej, no i tak wygląda na to, że jednak chęć do tego, żeby była jakaś perspektywa jakiegoś pokoju na jakichkolwiek warunkach. No, wydaje się, że tego rodzaju myślenie narasta. Właściwie mamy do czynienia z trwającymi negocjacjami, na co warto zwrócić uwagę, dotyczącymi rozszerzenia tak zwanego porozumienia zbożowego, dlatego że ono zostało po pierwsze przedłużone, ale tu każda z uczestniczących w nim stron ma jakieś interesy. Strona ukraińska chce, żeby eksport zboża był również możliwy przez port, przez inne porty niż tylko w Odesie, a z kolei Rosjanie chcieliby stopniowego zmniejszania sankcji nałożonych na ich eksport nawozów mineralnych. Tam zresztą do Odessy prowadzi taki rurociąg specjalny z Rosji, którym transportowany był amiak, półprodukt do produkcji nawozów azotowych. W związku z tym to jest jakiś element wspólny. Mają miejsce właściwie regularne już wymiany jeńców i to w takim wydaniu jeden za jednego, co też jest pewną nowością. Wreszcie rosyjski wiceminister Ryabkow, trochę odpowiadając na te słowa prezydenta Macrona, powiedział, że Rosja jest gotowa przystąpić do negocjacji czy do rozmów o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji. To wszystko razem powoduje, że można mówić o pewnej zmianie może nastrojów czy tonu, no ale media amerykańskie piszą też, że ten ostatni incydent w Przewodowie był takim światłem ostrzegawczym dla elity zachodniej, dlatego że to zostało odczytane i stanowisko władz Ukrainy przede wszystkim zostało w Waszyngtonie odczytane jako oczywiste dążenie do wciągnięcia NATO do wojny, co spowodowało, delikatnie rzecz ujmując, pewne napięcie między Kijowem a Waszyngtonem, ale też i między Warszawą a Kijowem, bo NATO nadal, i to się chyba nie zmieni, realizuje linię polityczną, która jakby zawiera się w tym sformułowaniu, że pomagamy Ukrainie, ale sami nie będziemy się w wojnie angażować. To wszystko razem wzięte powoduje, że wydaje się, iż narasta pewnego rodzaju myślenie, że trzeba zacząć przygotowywać się do rozwiązań politycznych. I to jest dość zrozumiałe, bo trudno poważnie traktować czy mówić o tym, że wojna będzie trwała jeszcze całe lata. Tego nikt właściwie nie chce z wielu powodów. Natomiast to, co jest istotne i to, co trzeba podkreślić, to przynajmniej na razie nie sprawia wrażenia, żeby miało charakter twardej presji, to znaczy presji, która by groziła wstrzymaniem dostaw w Ukrainie, gdyby ona nie chciała myśleć o negocjacjach. To jest raczej przygotowanie podłoża politycznego pod uruchomienie tego procesu, ale to kiedy on zostanie uruchomiony, to w moim odczuciu jeszcze zależy od rozstrzygnięć na polu boju. Tutaj oczywiście są też różne stanowiska państw zachodnich. Jest ta grupa państw Europy Środkowej i Skandynawów, również podobnie myśli się w Waszyngtonie, które reprezentują znacznie twardsze stanowisko niż tak zwana stara Europa, przede wszystkim Niemcy i Francja. No tu te podziały są i to jest jakby drugi wektor polityki Zachodu, to znaczy
pomoc dla Ukrainy nie może wywołać pęknięć w obozie sojuszniczym, a w związku z tym dlatego ona jest jakby realizowana bardzo stopniowo, bardzo powoli. Strona ukraińska uważa, że zbyt wolno, no ale takie są realia polityczne i geostrategiczne i wydaje mi się, że to również nie ulegnie zmianie. Sekretarz Blinken, pytany o te ostatnie uderzenia ukraińskie na rosyjskie lotniska, powiedział: my ani nie zniechęcamy, ani nie zachęcamy Ukraińców do ataków na terytorium Rosji. No to jest symptomatyczne, bo podobne słowa powiedział szef Pentagonu Austin. On zapytany na konferencji prasowej właściwie o to samo, powiedział, że w ogóle Amerykanie nie ingerują w to, czy Ukraina ma zdolności do samodzielnego rażenia celów na głębokich tyłach rosyjskich. No i to się wpisuje w tą strategię, o której mówiłem. Otóż jeżeli Ukraina samodzielnie zbuduje czy rozwinie swój potencjał tak, żeby atakować znaczące cele, No to będzie to robić i Amerykanie nie będą temu przeciwdziałać. To jest ważne, dlatego że lotnisko w gubernii saratowskiej Engels 2, które zostało zaatakowane, już abstrahując od faktu, że to jest jedno z trzech, powinno być jednym z trzech najbardziej strzeżonych lotnisk w Rosji, ponieważ tam są bombowce strategiczne będące elementem rosyjskiej triady nuklearnej. No to jeżeli Ukraińcy byli w stanie zaatakować to lotnisko, to musimy mieć świadomość, że są również w stanie uderzyć w Moskwę, dlatego że to lotnisko leży dalej w prostej linii od granicy Ukrainy niż Moskwa. Ukraińskie media też, akurat wczoraj było święto Ukraińskich Sił Zbrojnych, to może jest przyczyna tych ataków, taki prezent na te obchody. Ukraińskie media też przytaczają wypowiedzi dowódców specjalnej jednostki, która się zajmuje przygotowywaniem tego rodzaju operacji, bo tak to należałoby uznać, też przy użyciu dronów, chociaż nie do końca wiadomo jakiego typu. No i ten dowódca powiedział symptomatyczne, że marzy mu się o uderzenie na Kreml. I zaatakowanie samego Kremla. A z kolei też się pojawiły informacje w ukraińskich mediach, że pracuje się nad konstrukcją drona, który miałby zasięg 1000 kilometrów i był w stanie przenosić 75 kg materiału wybuchowego. To już jest znaczący potencjał. To może nie jest taki jak rakieta, ta H-101, którą Rosjanie używają przeciwko Ukrainie, no ale to może wyrządzić szkoda. W związku z tym możemy się, jak sądzę, w najbliższym czasie spodziewać jeszcze jakichś niespodzianek i zaskakujących uderzeń strony ukraińskiej, która w sposób dość wyraźny deklaruje, że przeniesie działania wojenne na tyły rosyjskie. Zresztą w październiku w takim artykule, to właściwie który wspólnie generał Załużny napisał z generałem Zabrockim, Załużny deklarował, że Ukraina będzie dążyła do zbudowania potencjału rakietowego zdolnego osiągać cele do Uralu. Tu chodzi jego zdaniem o to, żeby Rosjanie nie czuli się bezkarni, żeby nie mieli żadnego sanktuarium, skąd mogą razić cele na Ukrainie przy użyciu systemów rakietowych. I w związku z tym no, myślę, że Ukraińcy pracują nad tego rodzaju konstrukcjami. Jak są zaawansowani, tego nie wiadomo, ale Amerykanie myślę, że nie są w stanie temu przeciwdziałać, to po pierwsze. Po drugie, paradoksalnie, to być może działa na rzecz przyspieszenia jakichś rozwiązań o charakterze pokojowym, bo Rosjanie w sensie politycznym, nie wojskowym, zaczną płacić te wyższe koszty tej wojny, no, zwłaszcza jeśli zaczną wybuchać ukraińskie drony, na przykład nad Moskwą, to będzie już coś, co z pewnością nie będzie ukryte, czy nie będzie
Nie będzie można uprawiać narracji tak jak w przypadku ataku na lotnisko pod Riazaniem, gdzie mówi się o wybuchu cysterny czy jakiś wypadku, a nie ataku. W związku z tym to będzie szło w tę stronę. To jest jeden z obszarów, gdzie ta wojna będzie jakby wkraczała. No dobrze, a czy niezależnie od takich czy innych deklaracji amerykańskich wojskowych, amerykańskich polityków, jesteśmy w stanie w tej chwili zrekonstruować, jaki właściwie w tym momencie jest amerykański cel wojny? No bo też możemy zrozumieć, że prezydent po tych takich, a nie innych wynikach wyborów musi się liczyć z amerykańską opinią publiczną, więc może różne rzeczy deklarować. Ale czy jesteśmy w stanie ten realny cel wojny z punktu widzenia amerykańskiego jakoś opisać? Myślę, że nie jesteśmy w stanie opisać, dlatego że nie mamy do czynienia, przynajmniej publicznie, no a na podstawie takich źródeł ja swoją wiedzę kształtuję, nie mamy do czynienia z precyzyjnymi opisami tego, co Amerykanie, czy jak oni sobie wyobrażają zakończenie wojny. Pojawiły się w prasie ukraińskiej doniesienia, których autorzy powoływali się na przecieki z administracji Zełenskiego. I oni pisali, że Sullivan, który przyjechał do Kijowa i jakby namawiając też Zełenskiego do myślenia o rozwiązaniach politycznych, że w tym czasie pojawił się taki projekt przewidujący, iż Rosjanie wycofają się na linię 24 lutego, zarówno jeśli chodzi o te tereny, które opanowali, jak i ewakuują Donbas, to znaczy Donbas wróci do Ukrainy, natomiast kwestia Kijowa i symetrycznie członkostwa Ukrainy w NATO miałaby zostać rozstrzygnięta 7 lat po... Nie Kijowa, tylko Krymu. Przepraszam, Krymu, tak, oczywiście. Miała zostać rozstrzygnięta 7 lat po zakończeniu działań na froncie. No ale to jest jedna z propozycji i Rosjanie jej nie akceptują, bo zaraz po tym miał miejsce ten atak zmasowany, który też skończył się incydentem w Przewodowie. Tu ważne jest jedno, mianowicie jak się porówna te propozycje, które były formułowane w miesiącach wiosennych, w kwietniu czy w marcu, z tymi propozycjami, które jakoś funkcjonują, no to widać dość wyraźnie, że ta linia przesuwa się na rzecz Ukrainy. Znaczy w marcu i w kwietniu mówiło się o tym, że kwestia Donbasu miałaby zostać odłożona do osobnych rokowań, a Krym no to jest raczej rozwiązanie w stylu Hongkongu, czyli taka dzierżawa na wiele, wiele, wiele lat. Teraz to się trochę zmienia, co jest odwzorowaniem zmiany sytuacji na froncie, no bo to jest tego rodzaju mechanizm. Ci, którzy są w stanie przesądzić na froncie, uzyskują lepszą pozycję negocjacyjną i to się przekłada na propozycje, które są formułowane. Czy Rosja przyjmie tego rodzaju zapisy? No to jest w ogóle znak zapytania. Tu pojawiają się najróżniejsze spekulacje, również i takie, że Rosja będzie chciała sobie kompensować to, że nie zdobędzie tyle ziemi, ile planowała pierwotnie na Ukrainie, będzie sobie chciała kompensować w inny sposób i tu pojawiają się spekulacje, że w grę może wchodzić aneksja Białorusi. Wtedy to razem wojna przeciw Ukrainie, zwłaszcza jeśli ona miałaby się zakończyć taką formułą systemu pokojowego, która by nie zakładała wejścia Ukrainy do NATO, no to wtedy rosyjska propaganda i sam Putin mógłby kreować wizję swojego zwycięstwa, no bo zablokowano wejście Ukrainy do NATO, być może potwierdzono rosyjskość Krymu w sensie formalnym, no i jeszcze na dodatek połknięto, mówiąc w pewnym uproszczeniu, Białoruś, a w związku z tym per saldo cała ta operacja jest sukcesem Rosji. Ja oczywiście hipotezę pewną formułuję, ale tego rodzaju spekulacje trwają. No ale do tego, czy wkraczamy już w fazę rozmów, moim zdaniem jest jeszcze za wcześnie, aby sądzić. Pojawiają się informacje, że Rosjanie
przygotowują drugą fazę mobilizacji, co by oznaczało, że przygotowują się do rozstrzygnięć już na polu boju. I moim zdaniem obie strony, zarówno strona ukraińska, jak i strona rosyjska, będą jeszcze chcieli przesądzić sytuację na froncie na swoją korzyść, po to, żeby już po jakimś znaczącym zwycięstwie albo znaczącym braku zwycięstwa, bo zatrzymanie ofensywy ukraińskiej też jest jednym z celów Rosji, no przystąpić już w nowych realiach do ewentualnych rokowań. To wydaje się najbardziej racjonalnym scenariuszem, no ale jak to będzie wyglądało, zobaczymy w rzeczywistości, bo tu już wiele razy byliśmy zaskakiwani tym, jak się wydarzenia potoczyły. No właśnie, czy niezależnie od takich sukcesów, jakim jest to uderzenie w to lotnisko, jakże barwnej nazwie Engels, nie jest tak, że Rosja po prostu konsekwentnie niszczy ten kościec państwa ukraińskiego, całą infrastrukturę krytyczną, energetyczną i że właściwie jeszcze miesiąc, jeszcze dwa tego typu działań, to z Ukrainy, jeśli chodzi o taki organizm państwowy, niewiele zostanie. Zgoda, ale to do pewnego stopnia przypomina sytuację Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. Dlatego, że Stany Zjednoczone wówczas miały też znaczącą, wielką przewagę wojskową i z wojskowego punktu widzenia wojnę w Wietnamie wygrywały, natomiast nie były w stanie złamać oporu czy woli walki swojego przeciwnika. I w związku z tym to do pewnego stopnia jest porównywalna sytuacja. Znaczy wydaje się, takie są nastroje, takie są badania ukraińskiej opinii publicznej. Armia ma ponad 94-5% poparcie w skali całego kraju. Wydaje się, że niezależnie od skali zniszczeń infrastruktury i tej materii, tej sfery materialnej, no wola walki strony ukraińskiej nie zmniejszy się. No nie ma żadnych przesłanek, które by pozwalały sądzić, że Ukraińcy zaczynają myśleć o ustępstwach na rzecz Rosji. Tam wydaje się, że nawet mamy do czynienia z odwrotnym procesem, co jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, strategicznym błędem Rosji, dlatego że te ataki rakietowe, tak przynajmniej uważa się, jednym z ich celów miało być pobudzenie, po pierwsze, znaczącej fali migracyjnej do Polski, potem na zachód z Ukrainy, no a po drugie wzrost takich głosów mówiących o tym, że już trzeba to zakończyć i usiąść do stołu rokowań, czyli pewnej wewnętrznej presji na rzecz na Zełenskiego. I póki co żaden z tych elementów nie następuje. Znaczy nie mamy jakiegoś skokowego wzrostu liczby uchodźców, no i nie mamy też wzrostu czy przejawów niepokojów na Ukrainie. Badania opinii publicznej regularnie przeprowadzane na tego rodzaju tendencje nie wskazują, a nawet odwrotnie. A w związku z tym trudno mówić, żeby ta strategia z punktu widzenia wojennego, bo kwestia pokoju to jest jakby inne zagadnienie, czy tam potencjału, który Ukraina będzie miała, ale z punktu widzenia wojennego, czyli woli oporu i determinacji do tego, żeby walczyć, ona nie odnosi swojego skutku. Natomiast oczywiście jest kosztowna po stronie rosyjskiej, również to kosztowna mniej, to Ukraińcy mają znaczące straty w infrastrukturze, głównie energetycznej, no ale Rosjanie też wyzbywają się swojego arsenału rakietowego i to również w tych systemach obrony przeciwlotniczej. No to, że w jakiś sposób stronie ukraińskiej udało się zaatakować lotnisko, na którym bazują bombowce strategiczne, no to jest co do symboliki wydarzenie porównywalne z zatopieniem krążownika Moskwa, natomiast co do znaczenia dla generalnej rozgrywki mocarstw,
No to ma jeszcze większe znaczenie, dlatego że to pokazuje, że ten system ochrony rosyjskiej triady nuklearnej no nie jest doskonały, łagodnie mówiąc, a w związku z tym to, czego się wszyscy boją na poziomie eskalacji nuklearnej, czyli tego obezwładniającego uderzenia pierwszego wykonanego przez wroga, obezwładniającego, czyli takiego, po którym już nie będziemy w stanie odpowiedzieć, no jest prawdopodobne, no bo jeżeli strona ukraińska była w stanie zaatakować, to każdy, tym bardziej dysponujący bardziej zaawansowanymi systemami, jest w stanie zaatakować. I to jest ważny sygnał również polityczny dla Kremla. No i teraz trzeba tylko czekać, zobaczyć, w którą stronę wydarzenia się potoczą. Te obrazki, które przy okazji mobilizacji były pokazywane, no one oczywiście mogły nam sprawić przyjemność, bo pokazywały stan państwa rosyjskiego, ale Rosja to jednak Rosja, niezależnie od tego, jaki był obraz ogólny mobilizowanych, to po jakimś czasie z ich części można będzie zrobić żołnierzy. Czy to nie jest tak, że w pewnym momencie Rosja po prostu znów będzie mogła uderzyć jakąś naprawdę dużą masą? Na razie można powiedzieć kilka rzeczy o tej pierwszej fali mobilizacji. Po pierwsze, część tych rezerwistów została od razu wysłana bez jakiegoś specjalnego przeszkolenia na front. Chodziło o to, żeby, mówiąc kolokwialnie, zatkać pewne dziury, umocnić linię obrony, bo to doświadczenia ukraińskiego kontruderzenia na Bałakłaje i potem Izdziw no pokazały, że te linie są bardzo płytkie. Tam była jedna linia, może dwie, i one dość szybko zostały przełamane. W związku z tym Rosjanie i Surowikin położyli nacisk na uszczelnienie tych linii obrony. Zaczęli też zresztą rozbudowywać jakieś jakby inżynieryjne przygotowanie pola walki. Tam są wznoszone systemy zapór przeciwczołgowych, minowane są podejścia wokół takich strategicznych miast, jak na przykład Tokmak na Zaporożu, gdzie Rosjanie spodziewają się uderzenia ukraińskiego. Budowane są kolejne linie okopów i transzeje. To wszystko ma miejsce i Rosjanie jakby uszczelnili tę linię oporu, co już spowodowało, obok warunków atmosferycznych, że te walki, zwróćmy uwagę, nie są tak malownicze, w tym sensie, że nie ma coraz to nowych informacji. To trochę przypomina wojnę bardziej pozycyjną niż manewrową, przynajmniej na razie. No, ziemia była rozmiękła, było dużo błota, sprzęt nie mógł się poruszać, teraz ta ziemia zamarza. Oczekuje się, że to niedługo spowoduje wzrost manewrowości na wojnie. Ale drugi element, i ocenia się, że gdzieś z tych 300 tysięcy zmobilizowanych 70-80 tysięcy zostało użytych właśnie w tej formule, część już zresztą Ukraińcy wyeliminowali. Natomiast to nie zmienia faktu, że w rosyjskich poligonach i centrach szkoleniowych jakby szkoli się cały czas gdzieś około 220-230 może tysięcy rezerwistów. I to jest ten potencjał, który Rosja może jednorazowo przeszkolić, bo pobór w Rosji dwa razy w roku organizowany, no w jednym zaciągu jest właśnie mniej więcej z grubsza tylu żołnierzy branych, co by oznaczało, że oni już kończą te swoje cykle szkoleniowe i ich potencjał będzie znacznie większy. Zresztą niedawna wizyta Szojgu na Białorusi, podpisanie jakiegoś aneksu do porozumienia wojskowego, no też przynajmniej zdaniem niektórych ekspertów wskazuje, że Rosja chce wykorzystywać centra szkoleniowe znajdujące się na Białorusi, tamtejsze poligony właśnie też po to, żeby szkolić. Pytaniem, na które nie znamy w gruncie rzeczy odpowiedzi, jest to, w jakim stopniu, przepraszam, i w jakiej skali Rosjanie są w stanie zaopatrzyć tych żołnierzy w narzędzia do walki, czyli w sprzęt, no bo to jest pytanie, jak pracuje rosyjski sektor przemysłowy na rzecz armii, bo to, że pracuje, to są fakty, no nie tylko te pojazdy pancerne, czołgi i inne systemy, które są wyciągane z magazynów długoterminowego składowania, są modernizowane i dostosowywane
do tego, żeby walczyć. I to notabene, tu taki jeden wtręt trzeba poczynić, bo u nas często mówi się, że Rosjanie wyciągają te stare systemy, czołgi jeszcze z czasów sowieckich, z lat 60. i to w związku z tym pokazuje, że ich możliwości się kończą. Ja bym tego nie lekceważył, dlatego że ostatni raport Rosji, brytyjskiego think tanku strategicznego, mówi, że Ukraińcy, wykorzystując te właśnie stare systemy T-64, które są znacznie bardziej szybkostrzelne niż te nowe, jakby osiągnęli w pierwszej fazie wojny, w pierwszych dniach wojny, znaczącą przewagę, szczególnie tutaj na kierunku na Sumy. W związku z tym to nie jest tak, że w tej wojnie, zwłaszcza w tej fazie wojny, te stare systemy raczej świadczą o tym, że Rosjanie słabną, a przynajmniej tak być nie musi. Ale nie wiemy tego, jaka to jest skala i jakie to są możliwości, i nie wiemy rzeczy zasadniczej, a mianowicie, czy Rosjanie są w stanie poradzić sobie z tym, co było do tej pory głównym problemem, czyli z systemem dowodzenia, rozpoznania, łączności, oceny sytuacji, czy uzyskania świadomości sytuacyjnej na polu walki. Mamy takie relacje Igora Girkina, który udał się na front, próbował tam zostać komendantem jednego z batalionów bodajże, trochę się pokręcił w sztabie i teraz wrócił do Moskwy i pisze swoje bardzo krytyczne opinie na temat stanu rosyjskiej armii. On był bodajże w Bachmucie, czyli tam, gdzie te walki są najbardziej intensywne, i to są bardzo krytyczne, to mało powiedzieć, relacje. On tam pisze, że Rosjanie w gruncie rzeczy nie mają żadnej koncepcji operacyjnej, nie wiedzą, o co walczą, dowództwo nie ma pomysłu, co zrobić, jest apatia w szeregach rosyjskich żołnierzy, i to nie jest kwestia sprzętu, ale kwestia wiary w to, czy w ogóle warto walczyć. No, być może tak jest, może tego nie wiemy, no to się pewnie niedługo okaże. Po prostu w praktyce strona ukraińska będzie z powodów moim zdaniem głównie politycznych dążyła do kolejnego uderzenia, kolejnych operacji zaczepnych. Czy im się uda Rosjan zaskoczyć, czy im się uda Rosjan przełamać, no to zobaczymy i wtedy będziemy wiedzieć, czy Surowikin nauczył się czegoś z dotychczasowego przebiegu wojny, jak ta relacja sił wygląda. Moim zdaniem to jest taki punkt kulminacyjny, który się zbliża, bo z politycznego punktu widzenia, jeśli Ukraina nie będzie w stanie osiągnąć jakiegoś kolejnego spektakularnego sukcesu na froncie, po którym Rosjanie usiedliby do stołu rokowań, nie widząc perspektywy zwycięstwa wojskowego w tej wojnie. No jeżeli Ukraina tego nie osiągnie, to ta presja polityczna sojuszników na rzecz rozmów znacząco wzrośnie. No i wtedy pewnie Ukraina będzie w gorszej nieco sytuacji. To wpłynie na kształt tego porozumienia, ale wszystko moim zdaniem zależy właśnie od tego zbliżającego się starcia. Gdy pole bitwy jednak zdecyduje. Bardzo tak nie lubię zajmować się interpretacją pojedynczych wypowiedzi polityków, bo one zazwyczaj niewiele znaczą, no ale jednak spróbujmy się temu przyjrzeć. Te słowa prezydenta Francji o gwarancjach dla Rosji, te słowa kanclerza Niemiec o tym, że trzeba będzie wrócić do relacji z Rosją, to bardziej na użytek własnych wyborców, żeby coś pokazać, że się do czegoś dąży i coś robi, czy to jednak wskazuje jakiś szerszy proces? To jeszcze trzeba uzupełnić, bo kanclerz Niemiec napisał artykuł Foreign Affairs. Mam go tutaj, tak wiem. Bo i mam on go w wersji niemieckiej z kanclerzamtu. No właśnie. Tak, ale on napisał tam jedną rzecz, obok wielu różnych, bym powiedział, uproszczeń i tez, które on uważa za oczywiste, a już z pewnością w Warszawie one tak oczywiste nie są. Ale on tam napisał jedną rzecz ważną w tym kontekście, a mianowicie, że Niemcy są gotowe być państwem jakby gwarantującym bezpieczeństwo Ukrainy w ramach pewnego układu sojuszniczego. No to by oznaczało, iż w gruncie rzeczy
mamy do czynienia z taką dość skoordynowaną akcją dyplomatyczną niemiecko-francuską, właśnie której celem jest przygotowanie rozmów na temat, no i właśnie teraz na temat czego? No bo musimy wiedzieć, że wojna się nie zakończy, bo Ukraina nie będzie chciała wojny zakończyć, bo nie ma w tym żadnego interesu, jeśli nie powstanie jakiś stabilny ład bezpieczeństwa. Bo tu nie chodzi tylko o zakończenie działań na froncie, no ale o perspektywę utrzymania pokoju również już po wojnie. I dlatego politycy mówią o gwarancjach pokojowych. Dlatego Scholz mówi o gwarancjach pokojowych dla Ukrainy, a Macron mówi o gwarancjach pokojowych dla Rosji. Dlaczego? Dlatego, że w ich rozumieniu to musi być system, który będzie jakby w tym sensie stabilny, że będzie akceptowalny przez wszystkie strony, i przez Rosję, i przez Ukrainę. Ja rekonstruuję pewien tok rozumowania. Uważam, że to jest kompletnie nierealne, nierealistyczne i też nieakceptowalne w Europie Środkowej i w Europie Północnej. No ale tutaj tego rodzaju koncepcje są formułowane. Na przykład też jest formułowana w środowisku eksperckim, to Olga Oliker, taka znana ekspert do spraw rosyjskich, opublikowała niedawno raport, w którym proponuje coś, co wydaje się już zupełnie aberracyjnym podejściem, ale ona traktuje to poważnie. Mianowicie ona proponuje powrót do rokowań w zakresie rozbrojenia konwencjonalnego w Europie. No pamiętamy, były tego rodzaju porozumienia, one zostały już dość dawno zarzucone. W niektórych obszarach czy w niektórych aspektach one funkcjonują. To mowa jest o tej konwencji wiedeńskiej, która tam nakazuje informowanie o manewrach, jeśli ich skala będzie większa powyżej założonego w tej konwencji poziomu. Rosjanie to chodzą w sposób zupełnie bezczelny i masowy, organizując ćwiczenia Zapad, które formalnie składają się z kilkudziesięciu niezależnych ćwiczeń, a w związku z tym nie ma potrzeby informowania i zapraszania obserwatorów z państw natowskich. No ale tym niemniej ta ekspert uważa, że to jest pewna perspektywa, że w związku z tym, jak się wojna zakończy i zostanie uzupełniona o porozumienie w sprawie rozbrojenia konwencjonalnego w tej części Europy, no to to będzie jeden z elementów systemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem to jest naiwność, ale takie koncepcje się pojawiają. W amerykańskich mediach pojawiają się na przykład też koncepcje, że być może trzeba będzie ustanowić pas na przykład 200-kilometrowy od granic Ukrainy, gdzie Rosjanie nie będą mogli dyslokować znaczących sił wojskowych, mieć tam garnizonów, lotnisk i tak dalej, co oczywiście jest dość karkołomne już zarówno z perspektywy zgody rosyjskiej na tego rodzaju regulacje, bo to trzeba by było wojnę zdecydowanie wygrać. No ale zakładając, że Rosjanie się na to zgodzą, to jest pytanie, czy to w ogóle będzie stabilizować sytuację, no bo to oczywiście utrudni osiągnięcie takiego zaskoczenia strategicznego, jakie Rosjanie osiągnęli w pierwszej fazie wojny na Ukrainie, ale czy to będzie gwarantowało stabilny pokój, co do tego można mieć wątpliwości. No w związku z tym takie myślenie jest i zarówno eksperci, jak i politycy, szczególnie ci, którzy eufemistycznie mówiąc, nie są bardzo zaangażowani we wspieranie wysiłku wojskowego Ukrainy, bo zwróćmy uwagę, że Francuzi właściwie w ogóle nie pomagają wojskowo, a w porównaniu do własnego potencjału gospodarczego i militarnego, no to jest symboliczna pomoc. Niemcy pomagają w sposób bardzo opieszały i też dużo mówią, a niewiele robią. No FAS, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ujawnił wczoraj, że na przykład te deklaracje Scholza, iż gotów jest wysłać czołgi Leopard 2, ale musi to konsultować z sojusznikiem amerykańskim, to jest po prostu wykręt. To jest nieprawda, dlatego że Amerykanie i to się niemieccy dziennikarze powołują na źródła w Berlinie, już dwukrotnie informowali, to mówił o tym Jake Sullivan, dzwoniąc do doradców Scholza, że właściwie Amerykanie nie mają nic
nic przeciwko wysłaniu Leopardów 2 na Ukrainę i w związku z tym Niemcy mogłyby już to dawno zrobić. Niemcy szukają całej masy różnych wykrętów. No, na przykład mówi się, to Scholz mówi o tym, że no, to nie jest taka prosta sprawa wysłanie czołgu Leopard 2, bo Amerykanie swoich Abramsów nie wysyłają na Ukrainę, a w związku z tym to i Niemcy powinni być w tym zakresie ostrożni. No to jest zupełnie bałamutny argument, to nawet niemieccy eksperci podnoszą, dlatego że oni mówią o tym, iż wysłanie Abramsów na Ukrainę nie ma sensu, ponieważ nie ma całego systemu konserwacji i naprawy. No, te systemy trzeba by dopiero budować od podstaw. Jest też kwestia przeszkolenia i ośrodków szkoleniowych, których też nie ma, jeśli chodzi o czołgi Abrams. Natomiast czołg Leopard 2 jest standardowym czołgiem będącym na wyposażeniu polskich sił zbrojnych. Są w Polsce ośrodki szkoleniowe, gdzie ukraińscy żołnierze mogliby się szkolić. Jest cały system konserwacji, napraw, magazyny części zamiennych, które też się znajdują w Polsce, co oznacza, że te czołgi mogłyby być w Polsce naprawiane i konserwowane. No i co więcej, to są czołgi dostępne, bo jakby w zapasach producentów jest 80 sztuk tych pojazdów i to można by było już od razu wysłać w ogóle bez jakiegokolwiek uszczerbku dla potencjału Bundeswehry. W związku z tym to są wszystko wykręty, których celem jest no, pozorowanie pomocy, mówienie o tym, że się dużo robi, a faktycznie robienie niewiele, targowaniu się o polityczne koncesje ze strony głównie amerykańskiej, no i z drugiej strony też naleganie, żeby Ukraina dość szybko zaczęła z Rosją negocjacje. To było bardzo, jak się przeczyta ten artykuł Scholza, to jest to bardzo czytelne, bo Scholz tam mówi, on mówi już o Niemczech jako o eksporterze bezpieczeństwa w Europie Środkowej. On tak o tym pisze, traktując o tym swoim, znaczy myśląc o Zeitenwende, czyli o tym zwrocie w zakresie polityki wojskowej. On pisze o tym, że Niemcy po pierwsze zwiększają swoją obecność wojskową na wschodniej flance, ale Litwini nie mogą doczekać się tych niemieckich oddziałów, bo na razie mamy do czynienia z deklaracją, która została sformułowana w Madrycie w czerwcu tego roku. Mamy dzięki Bogu grudzień, a Niemcy nie dojechali, ani nawet nie ma harmonogramu, kiedy oni mogliby dojechać. W związku z tym to jest, no, delikatnie mówiąc, na wyrost. Podobnie na wyrost są te twierdzenia Scholza, kiedy on mówi, że Niemcy będą, czy wydają wręcz 2% PKB na swoją obronę, w sytuacji, kiedy rzecznik prasowy rządu niemieckiego mówi, że może w 2025 roku Niemcy dojdą do poziomu 2% PKB na obronę. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że Niemcy już teraz chcieliby dostać koncesje polityczne, trochę na kredyt, tak? Znaczy, mówiąc, że będą eksporterem bezpieczeństwa, że będą gwarantami bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończonej wojnie. Teraz lansują pewną wizję zmian w Europie, federalizacji Europy i uzyskania przez Europę. Oni myślą oczywiście Europa, czyli Niemcy. Po tej federalizacji Europy ona miałaby się stać samodzielnym podmiotem w polityce. No właśnie, bo ja tutaj to od razu jedno pytanie, które bezpośrednio... Tylko, że jeszcze dokończę myśl, jeśli mogę. Tak. Tylko można zadać pytania, przy użyciu jakich narzędzi Niemcy chciałyby być tym eksporterem bezpieczeństwa i przy użyciu jakich narzędzi są w stanie zagwarantować stabilny system pokojowy dla Ukrainy, bo to są puste deklaracje. Znaczy to, co mówi Scholz, to, co pisze Scholz, nie idzie w parze zupełnie ze zdolnościami Niemiec do projekcji siły i z chęcią Niemiec do wydawania większych pieniędzy. Oni robią maksymalnie mało, bardzo dużo energii wkładając w PR i w swoją strategię narracyjną. No to nie o to chodzi, bo w takim ujęciu to się skończy Mińskiem 3, czyli tymi dość, bym powiedział, zgniłymi kompromisami, zgniłymi negocjacjami i w moim odczuciu to jest pewna wizja, którą mają Niemcy i Francuzi. To znaczy zrobić Mińsk 3,
i zarządzać tym procesem, jakby starając się znowu pozyskać rosyjską zgodę koncesjami gospodarczymi, finansowymi, inwestycyjnymi i tak dalej. No to wydaje mi się droga zupełnie w ślepej uliczce. No właśnie, ja mam tutaj przed sobą ten tekst w wersji niemieckiej ze strony rządu niemieckiego, ale rozumiem, że to jest ten tekst, który ma się ukazać w Foreign Affairs. Ewidentnie jest, tak jak pan mówi, pod amerykańską opinię publiczną pisany, ale tu jest na przykład taki pasus, który powinien nas chyba bardzo zastanowić, bo pan kanclerz właśnie tam pisząc o tej Europie, która ma być zdolna do obrony i bezpieczeństwo wszędzie, gdzie się da rozprzestrzeniać, pisze o tym, że no, musi być wspólna polityka europejska, jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia, no naturalnie najlepiej w państwach europejskich, i że Unia Europejska powinna to wspólnie uzgadniać, bo inaczej jest źle. Ja rozumiem, nie wiem, czy to przez przypadek akurat w tym momencie się ukazało, kiedy do nas doszedł ten transport uzbrojenia zakupionego w Korei Południowej, ale rozumiem, że polskie zabiegi polegające na tym, żeby jak najszybciej wzmocnić nasze uzbrojenie i wcale nie czekać na nieruchome fabryki niemieckie na przykład w tym zakresie, bardzo ich tam chyba denerwują. No bardzo ich denerwują, dlatego że oni przyzwyczaili się do myśli, że my nie mamy innego wyjścia, jak tylko kupować w niemieckich i francuskich firmach. I to było bardzo wyraźnie i to było bardzo czytelne wtedy, kiedy powstawał ten projekt europejskiego czołgu, European Main Battle Tank, niemiecko-francuski, i my aspirowaliśmy do przyjęcia Polski do tego projektu. No właśnie działając w ramach tej logiki, o której mowa. Tylko że Niemcy i Francuzi nas wówczas nie przyjęli do tego projektu, dlatego że oni uważali, że nie ma takiej potrzeby. No my, gdybyśmy byli państwem ramowym, no to część tej produkcji musiałaby też być w Polsce, my mielibyśmy jakieś preferencje i korzyści w tym zakresie. A po co Polakom ustępować, jak oni i tak będą musieli kupować ten czołg? No to było takie myślenie i to myślenie spowodowało, że do tegoż projektu nie zostaliśmy przyjęci. Ja nie wnoszę, znaczy nie odnoszę się do tego, czy się bardzo intensywnie staraliśmy, może nie aż tak bardzo, no ale tego rodzaju logika jest obecna w tych deklaracjach. Szczególnie takie myślenie jest obecne we Francji, w Niemczech również, ale wydaje mi się, że w nieco mniejszym stopniu. Otóż oni, mówiąc o europejskim potencjale wojskowym, myślą o tym, że po pierwsze państwa frontowe, tak jak Polska, będzie zaopatrywała się w sprzęt w Niemczech i we Francji, wspierając w ten sposób gospodarkę tych krajów, a siły europejskie będą najlepiej dowodzone przez Francuzów. To Francuzi by chcieli dowodzić tymi siłami, a politycznie będą sterowane z Berlina. No to była pewna wizja, która przez lata była i nadal, myślę, jest lansowana, no ale wojna zmieniła również i myślenie w naszym regionie w tym zakresie. To jest coś, co po prostu moim zdaniem się nie stanie. Nie stanie się dlatego, że politycznie to już jest nieakceptowalne. To nie daje żadnych zdolności. To daje zdolności teoretyczne i oddalone w czasie, dlatego że to już na to eksperci brytyjscy zwrócili uwagę, pisząc o tym, że w europejskim systemie obronności ten okres od momentu złożenia zamówienia do momentu realizacji, który wynosi od 5 do 7 lat, jest stanowczo zbyt długi, ażeby w ogóle myśleć o wzmocnieniu potencjału wojskowego. Oni tam odwołują się zresztą do takich doświadczeń brytyjskich sprzed II wojny światowej, pisząc, że to musi ulec znaczącemu skróceniu. No ale na razie w Europie trend jest w drugą stronę, a nie, czyli na rzecz wydłużenia, dlatego że fabryki europejskie, o czym też pisze niemiecka prasa, są uzależnione od importu, na przykład jeśli chodzi o amunicję i produkcję amunicji, no to tu jest duże uzależnienie od importu pewnych kluczowych komponentów z Chin.
I te okresy realizacji zamówionych partii amunicji znacząco się wydłużyły, bo Chińczycy opóźniają dostawy. No przed wojną dostawy tych komponentów były realizowane w ciągu 3 miesięcy, teraz ten czas wzrósł do 9 miesięcy. I tak dalej, i tak dalej. No można by omawiać każdy sektor kolejno, ale obraz jest właśnie taki. Niewielkie moce produkcyjne, to jest wszystko obłożone różnego rodzaju politycznymi uwarunkowaniami, długi czas realizacji i generalnie ten europejski potencjał przemysłowy czy produkcyjny nie przekłada się na wzrost gotowości czy na wzrost zdolności do obrony. No i jest jedna zasadnicza kwestia, zdaje mi się, że Niemcy jeszcze tego nie rozumieją, a mianowicie ten okres wojny na Ukrainie i ich polityka w zakresie wspierania wojskowego Ukrainy do tego stopnia zdestruowały reputację niemiecką, że nikt rozsądny w Warszawie nie będzie chciał budować sojuszu wojskowo-przemysłowego, licząc na dostawy sprzętu z Niemiec. To byłoby samobójstwo, dlatego że to by oznaczało, że gdybyśmy my się znaleźli w wojnie, no to trzeba by było przełamywać całą masę oporów niemieckiej klasy politycznej oraz niemieckiej opinii publicznej, czy Polakom pomagać, czy Polacy zasługują na pomoc, czy rzekome polskie problemy z wymiarem sprawiedliwości nie uzasadniają wstrzymanie albo ograniczenie tej pomocy, czy może raczej trzeba myśleć o systemie bezpieczeństwa, który obejmie też Rosję. No to są ważne pytania, bo to wpływa na wiarygodność sojuszniczą. Kupuje się sprzęt wojskowy nie po to, żeby realizować elementy przyjaźni z sąsiednim państwem, ale po to, żeby mieć zdolność do obrony w sytuacji wojennej. A jeżeli tej zdolności nie ma, albo ona jest zagrożona, albo oddalona w czasie, to się nie kupuje takiego sprzętu, niezależnie od tysięcy pięknych słów, które politycy w Berlinie będą wypowiadać. To jest elementarna i ewidentna prawda i dlatego kupujemy sprzęt w Stanach Zjednoczonych i dlatego kupujemy sprzęt w Korei, bo on dojeżdża, bo on się realnie tutaj pojawia, a to, co nasi sojusznicy z zachodniej Europy mają nam do zaproponowania, to są piękne słowa i niepiękne gesty, i niepiękne czyny, bo polityka niemiecko-francuska, którą można określić mianem polityki Mińsk II, zbankrutowała i to z hukiem 24 lutego. Tylko że ja mam takie poczucie, że chyba w Paryżu i w Berlinie jeszcze sobie z tego nie zdali sprawy. Aż sobie wyobraziłem, że jest jakaś krytyczna sytuacja militarna wokół Polski, czekamy na dostawę, a gdzieś tam się ukazuje artykuł starego Habermasa, który stwierdza, że jednak nie trzeba postawić na dialog, a w ogóle to tak porozmawiać z Polakami o definicji Europy. No dobrze, świat się zmienił, czołgi można kupić od Koreańczyków, drony można kupić od Turków. Ostatnie już pytanie przed końcem rozmowy, a jaki jest właściwie ten aktualny stan tej rozgrywki wokół tych niemieckich patriotów? To miały przyjechać, tylko w końcu nie wiadomo, czy przyjadą i gdzie mają przyjechać. Wydaje się, że te patrioty, jeśli przyjadą, to przyjadą do Polski. Raczej nie przyjadą na Ukrainę, strona niemiecka tego nie chce. No, tu mieliśmy do czynienia z całym wachlarzem rozmaitego rodzaju wykrętów niemieckich i sądzę, taka jest moje przekonanie, nie mam informacji z kręgów rządowych, ale sądzę, że nasze stanowisko było wywołane właśnie świadomością tego, że Niemcy w gruncie rzeczy nie będą chcieli wysyłać patriotów na Ukrainę, więc chodziło o negliżowanie ich nastawienia wobec Kijowa, bo to w takiej perspektywie długofalowej czy średnioterminowej poprawia nasze relacje z Ukrainą, a pogarsza relacje niemieckie. No a jak wiadomo, w Polsce otwarcie formułowana jest obawa, że w tym procesie, że wygranymi w tym procesie odbudowy Ukrainy to będą niemieckie firmy, a nie polscy przedsiębiorcy. W związku z tym tego rodzaju działania, jak rozumiem, takie przynajmniej odczytuję, mają doprowadzić do sytuacji, że może
że może te niemieckie firmy nie będą takimi triumfatorami w tym procesie, ale zobaczymy. No. To było, tak ja odczytuję, działanie, którego celem jakby było wywołanie pewnej zmiany polityki niemieckiej w zakresie zaopatrywania w sprzęt Ukrainy. Nie widać przesłanek, ażeby ta zmiana nastąpiła, co generalnie rzecz biorąc nie jest rzeczą dobrą dla zdolności wojskowych Ukrainy, no ale, a w Polsce no, powinno być to dostrzeżone i powinniśmy jakby wyciągać wnioski, jeśli chodzi o budowę naszego potencjału wojskowego, dlatego że jedna z wielu nauk Ukrainy, na Ukrainie sprowadza się do tego, że to my musimy mieć potencjał wojskowy, który umożliwi nam zdolności. O tym mówiliśmy na początku. Gdyby strona ukraińska wcześniej przejęła kontrolę nad fabryką Motor Siege, która, jak się okazało, produkowała silniki do rosyjskich śmigłowców szturmowych już po roku 2014, I gdyby Ukraińcy wcześniej zaczęli inwestować we własne zdolności rakietowe, również rakiet o zasięgu przekraczającym 1000 kilometrów, i gdyby takie zdolności mieli, no to pewnie ta wojna by nieco inaczej wyglądała. No tu warto zwrócić uwagę, że to nie są systemy, których konstruowanie jest poza zasięgiem możliwości państwa o takim stopniu zaawansowania technicznego jak Ukraina czy Polska. Białoruś skonstruowała systemy Polones, które mają zasięg 300 kilometrów, systemy rakietowe, one są porównywane z amerykańskimi HIMARS-ami. Oczywiście pewnie są w wielu parametrach słabsze, no ale są zdolne razić cele na takim dystansie, a w związku z tym, myśląc o systemie odpornościowym i myśląc o uzbrojeniu, trzeba przede wszystkim stawiać na budowę własnych możliwości. I to, że te armatochaubice i czołgi koreańskie przyjechały, to ważna rzecz, zwłaszcza że nie pojawiła się też informacja o amerykańskich Abramsach i o dużych ilościach amunicji, które z tymi Abramsami mają przyjechać, ale jeszcze ważniejsza w przypadku Korei, no jest to, że mają powstawać tutaj fabryki produkujące te systemy i te systemy mają być polonizowane. W czym mamy pewne doświadczenie, bo Krab oryginalnie to jest przecież też koreańska konstrukcja. W związku z tym no to jest znacznie ważniejsze. To samo dotyczy też dronów. Ukraina zużyła 6 tysięcy, jak się oblicza, dronów w toku tej wojny. Niektóre z nich, takie szczególnie o charakterze taktycznym, no mają żywotność jeden, dwóch lotów, no bo one mają gwarantować świadomość sytuacyjną na linii frontu, są niszczone. Chodzi o to, żeby tych dronów było dużo, żeby one były tanie, łatwe w pozyskaniu, żeby ich obsługa nie była skomplikowana, żeby przeszkolenie operatorów mogło być krótkie. Tu nie chodzi o to, żeby kupić 10 czy 12 tureckich Bayraktarów. W tej wojnie, proszę zwrócić uwagę, niewiele się słyszy o Bayraktarach. Natomiast dużo się słyszy o relatywnie tanich i powszechnie dostępnych takich komercyjnych dronach, nawet chińskich, które są po prostu przez stronę ukraińską przystosowywane dla celów bojowych. I w moim odczuciu to jest przyszłość. Duża, bardzo duża liczba. Trzeba mieć zdolność produkowania tych systemów u siebie, bo jeżeli jesteśmy uzależnieni od dostawców, to decyzja tych dostawców może być powodowana, czy może być zakłócana różnymi czynnikami, a to jest już element słabości, który trzeba brać pod uwagę. W związku z tym kluczowe elementy dla systemu obrony Polski powinny być produkowane w Polsce. Trzeba mieć zdolność. O Białorusi nie rozmawialiśmy, ale to już w przyszłym tygodniu. Antoni Opaliński, Marek Budzisz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.